Wspominałem właściwie o trzech elementach. Zacząłem od tego, co będzie opcją od przyszłego roku w naszych autobusach, czyli Sideguard Assist. Jest to system też oparty na radarze, który monitoruje prawą stronę autobusu, a przede wszystkim chodzi o to, żeby uchronić innych użytkowników drogi przed uderzeniem czy zmieceniem wręcz z jezdni takich użytkowników jak rowerzysta. Czyli jeżeli kierowca będzie chciał na przykład skręcić w prawo i nie zauważy, że tam ktoś z tej prawej strony jeszcze jest, to system monitorujący autobus po prostu go zatrzyma, żeby nie doszło do żadnej kolizji, do żadnego zderzenia czy czegoś nawet poważniejszego. Drugą rzeczą, którą wspominałem, która już będzie wyposażeniem obowiązkowym narzuconym przez prawo, to jest system gaśniczy komory silnika. Do tej pory mieliśmy coś takiego jak czujnik ognia, który po prostu reagował, jeżeli coś pojawiło się w silniku, jakiś płomień, który po prostu uruchamiał czujnik i to było wyświetlane na desce rozdzielczej kierowcy, ale nie było tam żadnego systemu gaśniczego. Teraz on już będzie jako wyposażenie obowiązkowe. Trzeci element, który wspominałem, który będzie nowością u nas i to będzie już wyposażenie seryjne, to jest system Omni Plus On, czyli nasz system zarządzania flotą. To urządzenie już będzie wmontowane w autobus i część funkcji będzie dostępna bez abonamentu, a część funkcji będzie dostępna poprzez abonament. Ten abonament nie będzie drogi, bo przewidujemy, że będzie się zaczynać od 5 euro miesięcznie. Będą też i droższe wersje tego abonamentu, gdzie tych funkcji po prostu będzie dużo więcej. Ale nawet w tej podstawowej wersji już będziemy mogli jakieś tam podstawowe parametry autobusu monitorować zdalnie. To w pigułce by były właśnie te trzy elementy, o których wspominałem podczas prezentacji.